Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 10 grudnia i rozpoczynamy już 10 vlogmas. Powiem wam, że mega szybko minęło mi te 10 dni i naprawdę dość jakoś się wyrabiam z tym. Nie miałam do tej pory jakichś większych problemów z montażem albo coś w tym stylu, więc idzie nam dobrze. I co, słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek. Ja zaraz mam ostatnią lekcję, z racji, że mamy już godzinę 13:40 i zaraz mam ostatnią lekcję i po lekcji od razu muszę lecieć na angielski, z racji, że mam w czwartek dodatkowy angielski. Wieczorem jeszcze mam korki z matmy. Otworzymy sobie kalendarze, myślę, jak... Chociaż może zaraz otworzymy je, no zobaczymy. Zobaczymy, jak mi starczy czasu. A słuchajcie, dzisiaj będzie też mini Q&A. Jak wrócę z angielskiego, albo może jeszcze nawet po korkach z matmy, nie wiem, zobaczymy, jak mi wyjdzie, kiedy będę miała i tak dalej. Zrobimy sobie mini Q&A. Poprosiłam was na Instagramie. Zapraszam was na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, bo jestem tam bardzo często aktywna i dodaję bardzo dużo ciekawych rzeczy. I co? I dzisiaj będę odpowiadać na wasze pytania, które zadaliście mi właśnie na Instagramie. Będzie dużo ciekawych pytań. A ja idę na polski, także widzimy się później. Moi drodzy, ja skończyłam lekcję jakiś czas temu i od razu wyszłam na przystanek, żeby się nie spóźnić na busa, bo ja mam ogólnie tak, że muszę wychodzić 10 minut przez odjazdem autobusu z pętli. No i 10 minut przed to jest akurat jak nam się lekcja kończy z polskiego i wiecie, jak jeszcze pani przedłuża albo coś, a jeszcze muszę ubrać kurtkę, buty i tak dalej, a akurat w czwartki ostatni mam polski, na którym chciałabym czy nie, to muszę jednak uważać, bo mamy, wiecie, tak bardziej spięta te lekcje, tak to można nazwać, dlatego od razu zasuwam na autobus. I powiem wam, że dzisiaj jest dość chłodno, nie wziąłam kamery i nagrywam telefonem, więc jakość może być troszkę gorsza. Ale myślę, że to jakoś nie przeszkadza. Kiedyś nagrywałam tylko telefonem, więc co, zasuwam na busa, jadę na angielski i widzimy się później. Okej, moi drodzy, a więc ja dosłownie przed chwilą wróciłam z Wrocławia, z angielskiego i stwierdziłam, że jeszcze przed korkami z matmy otworzymy sobie kalendarze, a po korkach z matmy zrobimy Q&A. Mogę, patrzcie, tatuaż. Miałam robić upgrade'y tatuażu, ale tak się prezentuję, no także... Sztos. I co? Otwieramy kalendarze. Dzisiaj otwieramy dziesiąte okienko w Milce mamy tutaj, jest to okno. I dzisiaj mamy taki piękny księżyc. Ritter Sport. To już chyba było, tak mi się wydaje, będę się powtarzać. Winter Mandelmusa, to już było. Kinder niespodzianka i dzisiaj znowu będą dwie czekoladki. A nie, nie, sorry, pomyliłam się. Dzisiaj mamy takiego reniferka. Zapomniałam, że taki jest jeszcze. Toblerone. Nie, Tablerone. Nie wiem, ale powtarzajcie mi jeszcze, poprawiajcie mi jeszcze raz w komentarzach. Także wydaje mi się, że wciąż to źle mówię, ale mniejsza z tym. Dzisiaj mamy białą Rituals i dzisiaj mamy takie mega, mega malutkie okienko. Chyba tak małego jeszcze ani razu nie było. Są to chyba jakieś perfumy? Nie wiem, zobaczymy. Nie pachnie przez opakowanie, może tak troszkę różanie, ale tu jest napisane Rituals of Namaste Glow. Jakaś ampułka, o nie, nie lubię ampułek. Nie lubię ampułek. Na pewno z niej nie skorzystam, chociaż może, ale jakiś glow booster, czyli ampułka na jakieś rozjaśniająca, nie wiem. Ale moja mama wątpi, że z tego skorzysta, więc może będzie dla kogoś do oddania. I ostatni kalendarz na... Ostatni kalendarz na dziś to Sephora i dziesiąte okienko mamy znowu jakieś malutkie. Ale zobaczmy, co to. Dzisiaj błyszczyk marki Sephora. Także nie jest to żadna jakaś specjalna marka, tylko po prostu od Sephory. Dobra, otworzymy sobie. Okej. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Ale tak się prezentuje. I jest to błyszczyk czy płynna pomadka? Płynna pomadka. Okej, czyli będzie nam to zastygać. No taki średni kolor. Mieliśmy podobny ostatnio w kalendarzu mojej mamy, jak otwieraliśmy.
Tak się prezentuje, ojojoj, to nie mój kolor. Bardzo podobną mam z Banana Beauty, także z tym mi się pomyliło. Czyli nie ta z tej, tylko z Banana Beauty, dość podobna. No nie wiem, powiem wam, że może być. Nie jakiś powalający kolor, ale może być, tak pół na pół. Okej, moja mama przyjęła ampułkę, więc ja teraz lecę jeść obiad. No, i potem zawijam na matmę i po matmie robimy kiwi. Moi drodzy, wróciłam właśnie z korepetycji i zobaczcie, jakie piękne nam zrobiłam otoczenie. Mamy kominek, z którego grzeję. Dokładnie tak. Mamy świeczki, mamy herbatkę w wielkim kubku. Mamy ciepły świąteczny kocyk i pytanie. Z racji, że dzisiaj robimy Q&A z Wiką przy kominku. Nic lepszego wam się nie mogło trafić tego wieczoru, umówmy się. Okej, moi drodzy, ubrałam jeszcze różki, więc let's start nagrywać ten Q&A z racji, że już minęło trochę, z racji, że oglądam już YouTube'a i w ogóle, także trochę minęło czasu, ale nieważne, z racji, że zeskrinowałam sobie kilka pytań, nie jakoś super dużo, bo stwierdziłam, że później będziemy losować pytania. Okej, a więc pierwsze pytanie zadane przez Team Lacka, czyli mój fanpage, to uważasz, że zawsze powinno się dawać drugą szansę? I powiem wam, że to zależy od sytuacji, z racji, że zależy, jaka to jest sytuacja, jak dana osoba została oszukana, jak dana osoba, wiecie, po prostu została zraniona, co dana osoba zrobiła. Ale uważam, że z reguły powinno się dawać drugą szansę, ale wiecie, druga szansa to nie znaczy trzecia szansa, czwarta, piąta, szósta. Tylko jakby można się, rozumiem, można się zawieść, chociaż ja jestem też osobą, która do jakby nowo poznanych osób zawsze daje taki, wiecie, taki kredyt zaufania, taki okazuje szacunek i w ogóle, ale jak to osoba mnie już zawiedzie, to automatycznie wszystko spada i potem to zaufanie musi być budowane na nowo. Także ja mam trochę inne podejście, a także to zależy od sytuacji. Drugie pytanie, również zadane przez Team Lacka, to masz jakieś plany, co będziesz robić, jak będziesz już pełnoletnia? I powiem wam, że mi jakby ta pełnoletność nie jest potrzebna. Ja bym w sumie się lepiej czuła jako dziecko, miałabym mniej problemów, mniej zmartwień i tak dalej, ale to, co zrobię, jak będę pełnoletnia, to pierwsze co, to zapiszę się na prawko. To znaczy zapisuję się już wcześniej, już się w marcu zapiszę 3 miesiące przed, żeby zdać już sobie teorię, ale to, co będzie od razu, jak będę miała 18 lat, to od razu chcę zdać prawko, bo ja naprawdę, ja mieszkam na wsi i jak ja dojeżdżam do tego mojego dużego miasta, które jest najbliżej mnie, czyli Wrocław, to mi to zajmuje bardzo długo. Ja muszę wychodzić godzinę przed jakimś spotkaniem i po prostu, no masakra. Także prawko to na pewno będzie pierwsza rzecz, którą zrobię, jak będę pełnoletnia. Kolejne pytanie, również zadane przez Team Lacka, to który rok twoim zdaniem był najbardziej nieudanym rokiem? I powiem wam, że ja z każdego jakby roku staram się wyciągać jakieś pozytywy. Ej, mam wrażenie, że to ognisko jest trochę za głośno. Przyciszymy je trochę. Staram się jakby z każdego roku wyciągać jakieś takie pozytywy i tak dalej, czyli na przykład wiecie, że mimo to, że umówmy się, 2020 był do bani, nie pojechałam na moje wymarzone wakacje, siedziałam przez kilkanaście miesięcy cały czas w domu, nie ruszając się, nie poznałam miłości mojego życia i wiele, wiele innych, ale jednak spędziłam fajnie wakacje nad jeziorem, pojechałam z rodzicami na Malediwy, wbiłam 100 tysięcy na YouTubie, także dużo rzeczy jednak pozytywnych się stało i wydaje mi się, że nie ma takiego najgorszego roku. Przynajmniej póki co, nic się nie zdarzyło takiego, co mogłoby popaść na cały rok jakąś taki i go tak, wiecie, stracić po prostu ten rok. Kolejne pytanie to, ile osób ogląda twoje story na Instagramie? I powiem wam, że to zależy. Głównie to są jakby takie stałe oglądalności, ale najwięcej osób, które oglądały moją relację, to było 35 chyba tysięcy osób, 40 tysięcy, coś takiego, 35-40 tysięcy osób. A najmniej także w ciągu po 24 godzinach teraz przy tej stałej takiej mojej 60 tysięcy obserwujących, to przy takiej stałej moich obserwujących to najmniej to chyba było tak około 10 tysięcy po 24 godzinach. To jest dość mało. Kolejne pytanie to pytanie, które powtórzyło się milion razy, dosłownie milion razy. Co sądzisz o nowym teamie X? I powiem wam, że to jest dość ciekawa historia. Z racji, że
Nie wiem, co mam wam w sumie powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, dowiemy się w sobotę, jak to będzie wyglądać. Póki co po trailerze jestem tak trochę... No tak... No zobaczymy po prostu. Ale mogę wam zdradzić taką jedną rzecz, że ja w ogóle byłam zaproszona do wzięcia udziału w projekcie. Otóż to była taka sytuacja, że wracałam sobie tak na chillku ze szkoły razem z moją koleżanką Natalką, pozdrawiam cię Natalka. I wchodzę ogólnie na Instagrama i patrzę, że w DM-ach mam wiadomość od Weroniki Bielik. Jak nie wiecie, kto to jest Weronika Bielik, to tutaj proszę bardzo, jest Instagram. I ona jest jedną z założycielek jakby tej agencji Spotlight, w której jest też właśnie tamtym założycielem Stew i tam jeszcze jakiś inni koproducenci, nieproducenci, czy nawet nie wiem, kto się tam tym zajmuje. I napisała do mnie taką dłuższą wiadomość, że właśnie chciałaby się spotkać w sprawie projektu, porozmawiać o tym i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu byłam wtedy zszokowana, ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, byłam tak pozytywnie zaskoczona i z jednej strony pozytywnie, z drugiej strony tak wiecie, bo jednak wiadomo, jaka była opinia wtedy o całym projekcie, z racji, że jak wiecie, to nie do końca w 100% wypaliło i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, ale byłam tak dość pozytywnie zaskoczona wtedy z moją koleżanką, właśnie tą Natalką, tak, no ja byłam w ciężkim szoku. Wróciłam do domu, bo przeczytałam tą wiadomość mamie, no i umówiłam się na spotkanie w Warszawie. I po tym, jak pojechałam na to spotkanie, spotkałam się tam z dwoma takimi panami. Jeden pan to był jakby ten trzeci współzałożyciel tej jakby firmy, tej agencji. I drugi gościu to był taki pan, który jakby tam mieszkał w tym domu, jakby on tak nadzorował wszystko, cały ten projekt. No i tam pogadaliśmy, jakieś tam różne rzeczy omówiliśmy, jak to by wyglądało i tak dalej, i tak dalej. I byłam bardzo pozytywnie do tego zaskoczona i już w sumie byłam pewna, że chcę się wprowadzić do takiego domu, to był ogromny obowiązek, ale bo jednak wiecie, mieszkanie samej wieku 17 lat, to jest dość niespotykana sprawa i ja byłam na to gotowa. Przegadałam o tym wiele rozmów miałam z tym z rodzicami, nawet z moim bratem gadałam o tym, jakoś tam z koleżankami i tak dalej. Po prostu tak sobie rozmyślałam nad tym. I w końcu po jakiejś takiej dłuższej negocjacji z moją mamą i tak dalej, jeszcze doradziliśmy się tam kilku osób i po prostu jakby stwierdziłam, że może to jednak jest nie dla mnie. Ja miałam w ogóle się umówić na kolejne jakieś takie spotkanie, które już miało tak dotyczyć w 100% całego, co tam by się działo, kto tam byłby i tak dalej. Ale na to drugie spotkanie już nie pojechałam. No i po prostu z tego zrezygnowałam. Umowa, którą miałam podpisać, nie do końca mi podpasowała, obejmowała długi okres czasu. Ja jestem, wiecie, jeszcze młoda, nie chcę jakoś wiązać się jakimiś takimi mega długimi umowami i tak dalej, także po prostu z tego zrezygnowałam, ale przyznam, że to mogłoby być dość ciekawe. Dajcie znać, czy byście mnie widzieli w takim projekcie. Także jeśli chodzi o Team X, zobaczymy wszystko w sobotę, chyba o godzinie 16, coś takiego. No ale chciałam wam opowiedzieć taką przy okazji krótką historię, jak to było u mnie i rzeczywiście coś tam się niby działo u mnie z tym projektem. Także no, lecimy dalej. Kolejne pytanie, masz jakieś plany na Sylwestra? I słuchajcie moi drodzy, tak, mam plan na Sylwestra, otóż to wyjeżdżam z moją rodzinką, z moją mamą, z moim tatą, z moim bratem i jego dziewczyną Olą, wyjeżdżamy gdzieś, ale gdzie to jeszcze wam nie zdradzam. Śledźcie na bieżąco, czy też mojego Instagrama, czy też tutaj YouTube'a, to się wszystkiego w pewnym czasie po prostu dowiecie. Następne to wymarzony zawód. Powiem wam, że nie mam takiego jednego wymarzonego zawodu, w którym wiem, że na 100% chciałabym działać, bo jednak każdy zawód jest na jakiś sposób trudny i nawet jak wam się wydaje, że siedzenie przed kamerą, robienie zdjęć, pozowanie, czy jakby, nie wiem, praca w polu, wszystkie te prace są po prostu trudne i na dany jakiś sposób one mają coś w sobie i każda praca może męczyć i pamiętajcie też, że żadna praca nie hańbi, także no, a jeśli chodzi o to, jaki jest mój wymarzony zawód, to nie mam takiego, ale chciałabym robić coś, w czym po prostu bym się spełniała, w czym spełniałabym swoje marzenia, w czym bym się czuła dobrze, w czym nie musiałabym codziennie wstawać o 6 rano z myślą, o Jezu, znowu muszę do tej pracy, po czym wracać z pracy, iść spać i z myślą, że jutro muszę znowu do niej wstać. Także to było na pewno coś, czego bym w życiu nie chciała robić. Póki co można powiedzieć, że taką moją małą pracą jest jakby YouTube, z racji, że no wiecie,
mam z tego jakieś pieniądze, jestem jednak niepełnoletnia, to fakt, czyli teoretycznie nie muszę zarabiać. Czy wiążę z tym jakąś karierę? Zobaczymy, jak to będzie. Póki co nie czuję tego tak, że dobra, na 100% osiągnę taki sukces, że będę mogła, wiecie, się utrzymać z tego. Także nie mówię, że jakby YouTube to będzie moja praca na stałe. Kolejne pytanie to, jak Ci idzie nauka zdalnej? Powiem Wam, że dzięki nauce zdalnej to ja sobie troszkę podreperowałam oceny na pewno z matematyki, z racji, że miałam matematykę 1, miałam średnią z matematyki 1,2. Mimo to, że ja matmę dość ogarniam, bo jednak chodzę na korki, trochę jak troszkę się poduczę, to jednak ogarniam. A miałam średnią 1,2, w czym, wiecie, na koniec pierwszej klasy miałam 5. Wiadomo, że ocena to nie jest żadna skala, to, że coś umiesz. Ale no teraz się podreperowałam i wydaje mi się, że wychodzi mi taka mocna trójka. A jeśli chodzi o naukę zdalną, to jest spoko, ale wolałam już wrócić do szkoły, bo już chcę wrócić do tej takiej, wiecie, normalności. Kolejne pytanie to, umiesz jeździć na nartach? Tak, umiem jeździć na nartach i jest mi tak przykro, bo ten rok, w te ferie miałam właśnie jechać, znaczy w te przyszłe ferie, miałam jechać właśnie na narty. Miałam jechać na narty w góry, do jakiejś, nie wiem, do jakiejś Austrii, do Włoch albo coś w tym stylu. To był właśnie rok, w którym miałam jechać, bo na przykład w zeszłym roku nie byłam, 2 lata temu chyba też nie byłam, 3 lata temu chyba byłam, albo coś, jakoś tak bardzo dawno temu, a ja już tak się stęskniłam za tą jazdą na nartach i za jazdą na snowboardzie, bo też snowboard zabrała tak bardzo amatorsko, ale snowboard też sobie trenuję, mam tam swoją dechę i jest mi przykro, bo w tym roku miałam jechać, a no najprawdopodobniej nie pojadę, wiecie, z jakichś względów, także lipka. Jakich aplikacji używasz do montowania filmów, robienia miniaturek oraz jaką masz kamerę? Jeśli chodzi o moją kamerę, to mam Canona G7X Mark II, a jeśli chodzi o program do montażu, to używam programu Final Cut Pro. A jaki program używam do miniaturek, to jest to program PixArt. Tak, dosłownie wszystko tam robię. Okej, a więc skończyły się pytania, które ja jakby wybrałam, więc teraz będziemy sobie losować pytania, tak po prostu, wiecie, będziemy sobie przesuwać tych pytań, naprawdę zadaliście tym razem bardzo dużo. Także wylosujemy sobie jakieś, o, 10% i, o no, wyszłam naprawdę. Ej, uwaga, uwaga. Proszę bardzo, miałaś kiedyś jakiegoś zwierzaka oprócz Aro? Miałam, słuchajcie, bardzo dużo rybek i oprócz tego miałam jeszcze kotka, tak? Miałam kotka, która się nazywała Gwiazdka i była taka malutka. Taki malutki kotek miałam. No, ale potem okazało się, że mój brat jest uczulony na sierść od kotka i oddaliśmy tego kotka sąsiadom chyba jakimś. Chyba sąsiadom. Okej, następne pytanie. Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy zeskrinowałam tamto, ale mniejsza. Dobra, losujemy teraz po tej stronie. Okej. W jaką podróż najchętniej wybrałabyś się na ten moment? Na ten moment najchętniej wybrałabym się do Miami. Of course. Bardzo, bardzo mi się już marzy, już tak tęsknię za Miami, że hit. Masz chłopaka, o nie, zawsze to samo, zawsze to samo. Ile można zadawać tych samych pytań? Nie, nie mam chłopaka. I to tyle, jeśli chodzi o Q&A. Ogólnie to tyle, jeśli chodzi o całego Vlogmasa, więc kończymy tą świąteczną. Atmosferkę, bo ja muszę iść się wykąpać i muszę iść spać, bo jutro szkoła. Dobra, a więc co? Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka Vlogmas. Dajcie znać, czy takie Q&A Wam się podobało i czy chcecie więcej Q&A na Vlogmasach, bo mogę robić po prostu takie coś częściej, wtedy może Vlogmas będzie ciekawszy. A więc co? Do zobaczenia, widzimy się już jutro i pa, pa.